Państwa mnie znają, niektórzy nie, więc jeszcze raz przedstawię. Nazywam się Marian Kmerek, jestem dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Czerwonego Leszczyna. Pewnie Państwo słyszeli już niejednokrotnie o programie Mieszkanie Plus. Gdzieś mniej więcej program Mieszkanie Plus został przedstawiony społeczeństwu jakieś 3 lata temu. Nie słychać, nie mam mówić przez mikrofon. Mówiąc szczerze. No? Lepiej? Myślałem, że powiecie, że gorzej, że mam piękny głos, no ale skoro już mówicie, że lepiej, to niech będzie. Dobrze. Więc program Mieszkanie Plus rozpoczął swoją działalność około 3 lat temu. Działał według różnych ocen, nie naszą sprawą jest oceniać się, ale generalnie na początku tego roku się program całkowicie zmienił, dostał nowy impuls, nowe zadania, nowe przedsięwzięcia i obecnie ten program jest prowadzony przez taką spółkę Państwowy Fundusz Rozwoju, PFR, Państwowy Fundusz Rozwoju i ta spółka cały ten program będzie finansowała i prowadziła pod względem merytorycznym. Mamy tutaj na naszym terenie przedstawiciela tego funduszu, pana Marcina Szymczyka, którego tutaj chciałem przedstawić i jeżeli będą takie potrzeby, jeżeli Państwo będą się czegoś więcej chcieli dowiedzieć albo na jakieś pytanie nie będę umiał odpowiedzieć, no to Pan tutaj, Pan Marcin jest do dyspozycji. Natomiast to spotkanie jest spotkaniem przedstawiciela gminy, czyli mnie, do mieszkańców gminy, czyli Państwa tutaj jako mieszkańców gminy, którzy możecie z tego programu skorzystać. Generalnie sprawa wygląda następująco, że na razie od Państwa zbieramy ankiety. Jeżeli tych ankiet nazbieramy odpowiednią ilość, a z tego co już wiem, to ta ilość na pewno jest, jeżeli będzie przychylność władz miasta i Rady Miasta, a z tego co wiem, to ta przychylność jest, to miasto będzie uczestniczyło w programie Mieszkanie Plus. I to działa na zasadzie takiej, że jeżeli tutaj dzisiaj dogadamy się co do Państwa aktywności, co do Państwa zachęt, jeżeli będą radni i Pan Burmistrz przekonani, że rzeczywiście w ten program potrzeba jest wejść, Rada Miasta podejmie odpowiednią uchwałę i z tą uchwałą i z tymi Państwa ankietami idziemy do PFR-u, do tego Państwowego Funduszu Rozwoju i z nim zaczynamy współpracę. Generalnie się to będzie odbywało w ten sposób, że PFR daje nam swoją technologię, swoje założenia prawne, które się mają skończyć następującymi uzgodnieniami. PFR buduje mieszkania według koncepcji, którą my przedstawimy. Czyli na przykład my mówimy, z naszej ankiety, proszę Państwa, wynika, że najbardziej są poszukiwane mieszkania 3 pokoje z kuchnią o powierzchni 50 metrów. Dobrze, takie i takie uzgodnienia my z PFR-em wykonujemy. PFR buduje mieszkania, natomiast ja z Państwa ankiet, które są, wybieram, negocjuję, czy ja, czy pełnomocnik gminy, jaki będzie później przez burmistrza, to znaczy gmina wyznacza osoby, które do tego mieszkania wchodzą. Jaki będzie tryb wchodzenia do programu, to jeszcze wszystko zależy od tego, jak się to będzie układało. Czasami jest taki tryb merytoryczny, na przykład pierwszeństwo mają rodziny z dziećmi, tak? Pierwszeństwo mają rodziny, powiedzmy, o odpowiednich dochodach i tak dalej. W Żorach było tak dużo zgłoszeń, że po tych wszystkich merytorycznych uzgodnieniach i tak trzeba było losować i tam pierwsze mieszkania są zasiedlane na podstawie losowania. Więc przedstawiciel gminy uzgadnia, kto z Państwa wchodzi do programu, PFR buduje mieszkania, Państwo, natomiast gmina te mieszkania zasiedla. I od tego momentu rola gminy się kończy. Państwo, którzy zostali wybrani do programu, otrzymują mieszkania i w tych mieszkaniach mieszkają. Tam jest taki, był ciekawy zapis, że to były najem mieszkań z dojściem do własności. Co to jest takiego? Otóż osoby, które będą uczestniczyły w programie, otrzymują mieszkanie i za to mieszkanie będą płaciły normalny czynsz, porównywalny do czynszu, jaki jest na mieszkaniach komunalnych. Czyli dzisiaj na mieszkanie dwupokojowe w Leszczynach z wszystkimi wygodami, z łazienką, z centralnym ogrzewaniem, to jest około 300 zł. Tak? I
taki czynsz będzie stosowany, ale jest jeszcze drugi składnik tego czynszu, o którym ja za chwilkę powiem szczegółowo. I ten drugi składnik czynszu to jest spłata kredytu. Po prostu ta osoba, która w tym mieszkaniu będzie mieszkać, będzie spłacała kredyt, który Państwowy Fundusz Rozwoju zaciągnął na budowę tego mieszkania. To jest bardzo tani kredyt, on jest praktycznie nieoprocentowany, praktycznie nie objęty prowizjami, więc to będzie bardzo tani kredyt. Nie będzie się trzeba wykazywać specjalnymi dochodami, tak jak to jest na przykład w banku, bo wiem, że na przykład wielu z Państwa w takiej sytuacji jest, że macie dochody, ale banki tak twierdzi, że nie macie zdolności kredytowej, nie możecie mieszkania kupić. Tutaj tą niedogodność likwidujemy. Państwo to wszystko kredytuje, Państwo spłacają kredyt. Jeżeli po 20, 25 albo 30 latach taki najemca kredyt spłaci, mieszkanie przechodzi automatycznie na jego własność. W zależności od tego, jak tam będzie już umowa, ale to są już szczegóły. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Fajnie, że uda mi się to urządzenie obsłużyć, bo to wie Pani, że ja w takim wieku jestem, że mój wnuk ostatnio mi pokazał, dziadku, tak się to na tym tablecie robi. Planujemy budowę mieszkań gdzieś w takim stylu. Są to mieszkania bardzo często spotykane w naszej gminie, dobrze przez nas znane, więc to będą mieszkania trzykondygnacyjne, ewentualnie jeszcze będzie czwarta kondygnacja zaadaptowane pod nasze, więc to będą trzy albo czterokondygnacyjne mieszkania, dwuklatkowe, gdzieś mniej więcej w takiej bryle to będzie wykonywane. Mamy doświadczenia co do takiego budynku, jesteśmy przekonani, że to dobrze działa. Będzie w takim budynku mieszkało od 18 do 20 godzin, a więc jest to na tyle dużo, że już jakaś społeczność się wytwarza, a na tyle mało, że nie mamy konfliktu z odpowiednią dużą ilością ludzi. Wokół tego będzie otoczenie zielone, parkingi jak najbardziej. Raczej nie przewidujemy pyłnic, ponieważ no, ta formuła już według nas się troszkę wyczerpała. Podraża to znacznie koszty, więc nie będzie pyłnic, będą komórki lokatorskie najprawdopodobniej. Ale to będą gdzieś tego typu budynki. Mówię, trzy-czterokondygnacyjne budynki. W jednej klatce schodowej planujemy dwa mieszkania. To jest taki klasyczny przykład mieszkania. Dwa pokoje z kuchnią, łazienka, przedpokój, tam jeszcze jakaś komórka jest dorosowana. To jest takie klasyczne mieszkanie 50 metrów. Ja znowu przedstawiłem takie mieszkanie, ponieważ takie mieszkania są najpopularniejsze u nas w gminie i na takie mieszkania jest obecnie największy popyt dla osób, które się zajmują, które chcą zająć mieszkania komunalne. Więc wytypowaliśmy takie mieszkanie do naszych tutaj obliczeń, do naszego przedstawienia problemu. Gdzie to będzie budowane? Na razie są dwie lokalizacje. Nie wiadomo, który PFR, którą lokalizację wybierze. My byśmy preferowali tą lokalizację. Tu jest kościół Józefa Ogrubieńca. Przepraszam, tu. To jest osiedle Jana Pawła II, tu jest Biedronka. To jest ten teren. Naprzeciwko kościoła świętego Józefa Ogrubieńca. Na razie we wstępnej fazie planujemy dwa budynki. To będzie około 40 mieszkań. Natomiast docelowo można dobudować tu jeszcze 6 budynków. No a docelowo, gdyby się na przykład program powiódł, tutaj mamy olbrzymią ilość terenu, gdzie może drugie osiedle Jana Pawła powstać. To jest taka realizacja, którą byśmy preferowali. Świetnie skomunikowana, świetnie uzbrojona różnego rodzaju obsługi. Ma tylko jeden mankament, że ten nie jest własnością, nie jest własnością Agencji Rynku Rolnego, czyli pozostałością po PGR-ach. Dla młodszego pokolenia PGR-y to były grunty państwowe, prawda, które zostały potem przyjęte przez agencję. Ale ustawa przewiduje, że jeżeli jest grunt we władaniu właśnie Agencji Rynku Rolnego, to ten grunt może być nieodpłatnie przekazany gminie właśnie na cele mieszkaniowe. Więc jest to jakaś niedogodność, ale ufajmy, że uda nam się ją zwalczyć. O, to jest w tym miejscu. Widzicie Państwo, tak? Tu jest kościół, tak? Tu jest ten teren, tu mamy jeszcze tereny rezerwowe, osiedle Jana Pawła, no i nasz urząd, tak? Wszyscy wiemy, gdzie to jest? To jest te pola, tak? Tak? To są dawne te pola PGR-owskie. Tak, dawne te pola PGR-owskie.
naprzeciwko osiedla Manhattan. Jakbyśmy tutaj zerknęli, tu jest osiedle Manhattan, tu jest taka działeczka gminna, tu jest mniej więcej ten parking, który jest koło osiedla na Manhattanie. Jest to też dobra lokalizacja, troszkę gorsza, no bo tutaj już dostępność usług jest mniejsza, prawda? Chociaż tam do Intermarché czy do Biedronki no jest te 500 metrów, ale już tutaj dostępność usług jest gorsza, już nie jest to centrum miasta, już jest wszędzie dalej. Ale to jest grunt gminny, więc w każdej chwili możemy tam rozpocząć budowę. Też w pierwszym etapie planujemy wybudowanie dokładnie identycznych dwóch budynków na około 40 mieszkań, ale docelowo może tu być nawet tych budynków 60 czy 70, więc takie okresy tam mogłyby powstać. Tak, są dwie lokalizacje, nie wiadomo jeszcze, które wybierzemy, co będzie wynikało z dalszych prowadzonych prac. O, tu mamy lokalizację, proszę zobaczyć, tu jest Manhattan, tu już się zaczyna osiedle w Leszczynach, tak? Górne osiedle, dolne osiedle, no. Dawny klasztor, tam jest gdzieś w okolicach zamęczy. Też wiemy, gdzie to wszystko jest, tak? No i teraz to, co Tygrysy lubią najbardziej, czyli finanse. Myśmy przyjęli do naszych rozważań te mieszkanie, które pokazywałem przed chwilką na planszy. To jest mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 52,72 metry. Z pełnym wyposażeniem bez instalacji gazowej. Instalacja gazowa rodzi tyle problemów ostatnio, że w zasadzie chcemy wyłączyć instalację gazową, instalacja elektryczna zupełnie wystarczy. Wszystko to może działać, oczywiście centralne ogrzewanie, łazienka, elektryczność jak najbardziej. I teraz mamy tak, takie mieszkanie na dzień dzisiejszy czynsz wynosi 306 zł. I Państwo, gdyby tego typu mieszkanie, 52,72 metry, wynajmowali w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, takie mieszkanie gminne, to by Państwo płacili tyle czynszu plus około 130 zł miesięcznie za centralne ogrzewanie. Tyle kosztuje to mieszkanie, tak? Więc jeszcze raz, gdyby teraz w programie Mieszkanie Plus Państwo takie mieszkanie otrzymali, płaciliby Państwo te 306 plus 130 czynszu bieżącego. No i trzeba teraz spłacić ten kredyt. Myśmy przyjęli wartość mieszkania według cen urzędowych i ta wartość mieszkania jest 298 tysięcy złotych. To są ceny urzędowe, które wojewoda raz na kwartał ogłasza w dzienniku urzędowym. Według mnie budowa takiego mieszkania będzie znacznie tańsza. Będzie znacznie tańsza. W tej chwili na rynku deweloperskim można kupić 50-mieszkaniowe mieszkanie spokojnie za 200 tysięcy, więc to będzie znacznie mniej, no ale trzeba było na czymś oprzeć. Ja przedstawicielem jestem gminy, więc musiałem się oprzeć na cenach urzędowych. Więc przedstawiamy 958. Przy rozłożeniu na raty 25, na 25 lat to by było 900 zł miesięcznie średnio. Przy spłacie raty kredytu na 30 lat byłoby około 800 zł miesięcznie. Więc załóżmy, że 800 zł plus 300 zł, no to mamy 1100 zł. Dzisiaj na rynku wtórnym mieszkanie dwupokojowe, wątpię, czy ktoś wam wynajmie poniżej 1000 zł. Tak? Więc na tym polega nasza tutaj idea i nasza informacja dla Państwa, że chcemy, aby te mieszkanie plus Was kosztowało mniej niż kosztuje Was wynajęcie mieszkania na rynku wtórnym od właścicieli mieszkań, tak? Jeżeli ktoś, nie wiem, ktoś jest na tej sali wynajmuje od prywatnego właściciela mieszkania, no to wie, że się płaci czynsz plus jakieś odstępne na poziomie 500, 800, nawet jeszcze więcej złotych, tak? Dwupokojowe mieszkanie. Więc mówię w ten sposób. Zamiast płacić odstępne i dawać komuś pieniądze, płać tą samą kwotę na mieszkanie, ale to będą już Twoje pieniądze. I taka jest nasza filozofia tego, tego programu Mieszkanie Plus. Wysłaliśmy do Państwa ankiety. Te ankiety bardzo prosimy, żeby były w wersji papierowej i podpisanej. To jest dla nas bardzo ważne, ale te ankiety nie rodzą dla Państwa żadnych skutków. Jeżeli napiszecie ankietę, nikt Was nie będzie potem ciągał, że macie coś zapłacić, albo macie coś uzupełnić. To są ankiety.
Kolejność jest teraz taka, jak powiedziałem. My po sukcesie, po ankietach, a myślę, że taki będzie po dzisiejszym zebraniu, zresztą już częściowo jest, negocjujemy z Państwowym Funduszem Rozwoju i myślę, że gdzieś do jesieni te negocjacje się skończą i na jesień podpiszemy jakąś umowę. I wtedy już do właśnie tych ankiet, które Państwo wypełnili, do Was będziemy dzwonić i będziemy pytać, jesteście dalej zainteresowani? Tak. Proszę przyjechać, jakim mieszkaniem jest zainteresowany? Tak. I wtedy już będą wstępne umowy, na podstawie których będą Państwo później zasiedlali te mieszkania. Realizacja mieszkań. No obawiam się, że 2 lata to będzie minimum. Jeżeli by się zdarzył cud i by te mieszkania były wybudowane w takim tempie, żebyście mogli zamieszkać na Święta Bożego Narodzenia 2020, to będzie to cud podwójny. Trzeba liczyć się z tym, że to jest około 2-letni okres oczekiwania, licząc od dnia dzisiejszego. Obawiam się, że może być dłuższy. No może będzie krótszy, ale raczej będzie dłuższy. Tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Tyle jest naszej prezentacji. I proponuję teraz w tej chwili zrobić coś takiego. Jeżeli Państwo mają pytania do mnie, to jak najbardziej. Natomiast jeżeli się pytania do mnie skończą, to jest tam nasz stażysta, pan Adaś, który zbiera ankiety. Jeżeli ktoś chce jeszcze wypełnić ankietę, a nie ma przy sobie, mamy również ankiety. Natomiast jeżeli ktoś by chciał jeszcze jakąś specjalistyczną, super wiedzę uzyskać od pana Marcina, pan Marcin jest do dyspozycji i po naradzie, i po zebraniu jako konsultant będzie specjalnie do nas przyjechał aż do Pszczyny, tak? W pięknej miejscowości Kobiór, ponieważ dzisiejsza młodzież tak nie za bardzo z tą geografią, no więc mówię, że to jest pod Pszczyną, tak? I pan Marcin na pewno wszystkich informacji, których ja nie jestem w stanie Państwu udzielić, na pewno udzieli, ponieważ jest lepszym specjalistą. To tyle. Czy Państwo, proszę bardzo, otwieramy dyskusję, można się zgłaszać, kłócić, pytać, po co tutaj dzisiaj jesteśmy. To w takim razie zaczynam od Pani, tak? Tak, są dwie formy zamieszkania, skorzystania z mieszkania plus. Forma zwykłego najmu i forma najmu z opcją do własności. Z tym, że na dzień dzisiejszy my preferujemy tylko ten drugi wariant. Czyli pierwszeństwo na pewno będą miały osoby najem z opcją do własności. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli lokator nie będzie spłacał tego kredytu, to go musi spłacać gmina. A to nie jest w interesie gminy, tak? My mamy tyle wydatków, mamy własne mieszkania,